Witamy Państwa. Wspaniałe chwile. Kamil tuż za podium. Mówi się najgorsze miejsce dla sportowca, ale najważniejsze stało się. Kamil, wielkie gratulacje za zdobycie wielkiej kryształowej kuli. Bóg zapłać. Powiedz, kiedy wylądowałeś, kiedy patrzyłeś po tym świetnym skoku, 134,5 metra, jaka była Twoja myśl? Czy tak naprawdę myślałeś o konkursie, czy myślałeś o tym, że to może właśnie teraz się stało? Nie no, po skoku po prostu wiedziałem, że ten skok był dobry, zwłaszcza w tej drugiej serii. Tylko wolałem się zbyt wcześniej nie cieszyć, tak jak to było w pierwszej serii, bo wolałem zobaczyć na wynik, który jestem. No i fajnie, super. Konkurs bardzo dla mnie udany. Uważam, że dzisiaj zrobiłem dobrą robotę i tym bardziej cieszę się bardzo, że kolejne moje marzenie się spełniło. No właśnie, to jest w ogóle wymarzony sezon dla Ciebie. Sezon przewspaniały, można powiedzieć. Do dwóch złotych medali Igrzysk Olimpijskich teraz dorzucasz trofeum, o które ktoś mówi, że najtrudniej wywalczyć, bo trzeba być najlepszym skoczkiem przez kilka miesięcy. Tak, no ja się z tym zgodzę, że jakby zdobycie czy wygranie całej edycji Pucharu Świata jest bardzo trudne, bo trzeba utrzymywać dobrą dyspozycję od początku sezonu do samego końca i no i co? Dało się. No właśnie, powiedz, jak to się stało? Kilku was jest tak naprawdę, którzy trzymali wysoki poziom przez cały sezon. Jak wy to robicie? A jak ty to zrobiłeś, że jesteś głównym bohaterem tego sezonu? Po prostu. Nie wiem. Nie no. Bardzo uważam, że bardzo dobrze zostaliśmy przygotowani jako cała drużyna do tego sezonu i no i w końcu też wszystko zagrało tak jak należy. No i co by nie mówić, jakby staje się coraz lepszy i ja to czuję, że jestem coraz lepszym zawodnikiem, nie tylko pod względem fizycznym, ale również mentalnym. No i bardzo, bardzo ciężko i bardzo długo pracowałem na ten sukces i tym bardziej on w tym momencie smakuje bardzo dobrze i naprawdę jestem z niego bardzo zadowolony. Kamil, 4 razy tu w Planicy wielką kryształową kulę odbierał Adam Małysz. Ty kroczysz także tą drogą sukcesu. Ty byłeś tutaj, kiedy Adam odbierał te wielkie kryształowe kule. Czy wtedy myślałeś, patrzyłeś może z taką zdrową sportową zazdrością? Też bym tak chciał. Nie patrzyłem z zazdrością. Ja wiedziałem, że kiedyś to się stanie. Tylko muszę po prostu poczekać i bardzo ciężko pracować. No i doczekałem się. Doczekałem się. Powiedz, co w tej chwili czujesz? Jakie emocje tobą targają wewnątrz? W tej chwili czuję się podobnie jak w Sochi, czyli normalnie. Jeszcze to do mnie nie dociera. No jest pozytywnie. Jest bardzo fajny konkurs. Dziękuję też kibicom, którzy przyjechali nas wesprzeć, zwłaszcza z mojej rodzinnej miejscowości i mój fan klub. Fajnie. Kamil, zawsze mówiłeś, że ty nie koncentrujesz się na punktach, nie patrzysz na statystyki, koncentrujesz się na tylko i wyłącznie swoich skokach, ale zdawałeś sobie sprawę też z presji, oczekiwań kibiców, bo ty rozbudziłeś nas wszystkich żądzę takiej dominacji narciarskiej. No i tak było. No, oczywiście, że zdawałem sobie sprawę, że presja mediów, presja kibiców jest bardzo duża, natomiast jakby są tego pozytywy i negatywy. No negatywy są takie, że można się spiąć, można jakby się temu poddać, a pozytywy są takie, że jest zainteresowanie w Polsce skokami, że można z tego czerpać właśnie dużo, dużo dobrej energii. No i jeżeli się wszystko dobrze złoży, no to możemy się wszyscy cieszyć na sam koniec, tak jak teraz. Kamil, cieszymy się ogromnie. Wielki raz jeszcze gratulacje dla Ciebie za te wspaniałe sukcesy i chwile wzruszeń, których nam dostarczałeś. Szanowni Państwo, Kamil Stoch, 2-krotny mistrz olimpijski, a przede wszystkim w tej chwili zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.